Jak długo zastanawiałeś się nad jeszcze jednym powrotem, bo tak to chyba trzeba dzisiaj zdefiniować? Witam serdecznie. No, oczywiście było wszystko na nie. Kończę, bo tak jak wspomniałem po porażce ostatniej, że to będzie mój koniec. Jednak ty przyjechałeś do New Jersey i mówiłeś: Tomek, wróć, Polska cię potrzebuje. Jestem, kochani, witam was i zabieram się do ciężkiej pracy. Oczywiście już 2 miesiące jestem w ciężkim treningu w Stanach. Wracamy do Łomnicy. W niedzielę już jestem tam, więc zaczynamy ciężki obóz i mam nadzieję, że Zdrówko dopisze i 24 będzie 50. zwycięstwo w moim wydaniu. Tomek, są tacy, którzy mówią, że wracasz tylko dla pieniędzy. Bogu dziękować, pieniądze zainwestowałem, także ja nie muszę pracować. Wracam, bo jest niedosyt, ta tęsknota za sportem. Od 12 roku życia walczę i nie da się nagle stanąć, czuję się na siłach, stanąć, siedzieć w domu, nic nie robić. Biegam, trenuję, potrzeba mi boksu, adrenaliny, więc wracam. Ja z tobą robiłem 3 wywiady, kiedy kończyłeś karierę, bo kończyłeś karierę po Głaskowie, kończyłeś karierę po walce ze Szpilką, kończyłeś karierę po walce z Moliną. Może się trzeba zastanowić, że jednak człowiek jest w zupełnie innym stanie emocjonalnym bezpośrednio po walce, niż czuje pewne sprawy kilka tygodni później, bo pewnie dzisiaj już nie chcesz powiedzieć, że walka z Haubą jest ostatnią. Zawsze będą propozycje, myślę, że będę miał 50 lat i zawsze propozycja jakaś będzie, ale no chcę się zapisać w tej historii jako kibic, jako pięściarz, który w ostatniej walce zwycięża po dobrej walce. Ostatnia walka nie była dla mnie korzystna, tym bardziej. No, a nie ty rozważasz taki scenariusz, że ta wielka kariera zaczęła się od Australijczyka, Paula Brixa, i zakończy się na Australijczyku, czy jak wygrasz, to powiesz, chcę boksować dalej? Pewnie tak będzie, ale o tym muszę rozmawiać już z żoną, bo przecież ona też ma coś do powiedzenia. Tomasz Adamek za chwilę będzie do państwa dyspozycji. Krzysiu.